ze Szczecinka, panią Krystyną Mazur i panią Małgorzatą Góralską. Jeżeli przemijamy wszystko przepraszam. Wstępem uświetnił, oczywiście jak zwykle wspaniale pan Jan Szwaclose. W dalszej części również no, będzie nam przybrywał, a całość poprowadzi pani Ela Wylenda. Witam państwa serdecznie. Ja oddam ci głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przybyliście państwo i witam serdecznie swoich przyjaciół, znajomych. Mam nadzieję, że jeszcze niektórzy dojdą, bo tak jak to słyszę, coś pod rozmanem rozdają i musimy poczekać, aż ta akcja się zakończy, to myślę, że jeszcze parę osób dojdzie. I dziękuję bibliotece, pani dyrektor, że nas tu przyjęła. Tak miło serdecznie dziękuję Jankowi, naszemu kompozytorowi wspaniałemu, że zaszczyci nasze spotkanie. No i witam i dziękuję serdecznie za przybycie poetkom naszym Małgorzacie Góralskiej i Krystynie Mazur, które zechciały naszego kandydata odwiedzić. I jak to już ten czas tak szybko leci, od paru lat bywa, że jak zaczęłam liczyć, to już jest któreś tam chyba ósme czy dziewiąte spotkanie nasze z poezją w Darłowie. I zwykle się ono odbywa w Karczmie Żywskiej, bo tam już tak przywykliśmy się spotykać, ale ostatnio mieliśmy takie spotkanie z paniami, które mówią, że tak chętnie były na tym spotkaniu, ale tam trzeba tak po schodach chodzić i wchodzić i schodzić i nogi bolą. I dlatego zrobiliśmy w bibliotece, ale wrócimy też do Karczmy Żywskiej. Zrobi się trochę cieplej i tam jest ten nastrój. I tu jest nastrój, i tam jest przyjemnie, i tu jest przyjemnie. Więc jest tak troszeczkę inaczej. Kochane moje koleżanki, poetki, cieszę się bardzo, że was widzę i chciałam króciutko powiedzieć coś o naszych tutaj paniach, bo przepraszam. Nie są to osoby, proszę. Proszę o głos. Proszę. Przed prezentacją. Proszę. Zaś uprzejma mnie do wszystkich zaszkolonych dziewczyn, ona będzie śpiewać. No to bardzo słusznie, Janku, to zauważyłeś. Dlatego witam cię, Dominika. Dziewczę. Masz na imię? Dominika. Dominiko, witam cię serdecznie i dziękuję ci, że jesteś i że jeszcze będziesz śpiewać do tego. To już jest naprawdę coś wspaniałego. Ja bardzo przepraszam. Ale cudownie, że mamy jeszcze solistkę do tego. Cieszę się bardzo, że jesteś. A jeżeli chodzi o panie tutaj poetki, to powiem krótko może o Krystynie. O Krystynie Mazur, jako że jest to osoba, no nie tuzinkowa, to troszeczkę nawet mało powiedzieć, bardzo interesujące osoby nas odwiedzają. Krystyna Mazur publikuje w wielu czasopismach, w internecie, w almanachach poezji. Wydała dwa tomiki poezji, jeden Księżyc od kota silniejszy, drugi Detoks. W 2011 roku jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich, poetyckich, literackich ogólnie. Pracuje w Samorządowej Agencji Promocji Kultury w Szczecinku, tak zwanym SAPIK-u. Zajmuje się promocją poezji w środowisku lokalnym, organizuje spotkania autorskie, prowadzi kluby poetyckie. Chciałabym bardzo, żebyś powiedziała krótko na właśnie o Opalu, o tym klanie. Tutaj na pewno są osoby też zainteresowane, jak jest w Szczecinku. No i jest pomysłodawczynią i realizatorem oraz sekretarzem ogólnopolskiego konkursu poezji. Bardzo renomowany konkurs w Polsce, Malowanie Słowem. W tym roku odbędzie się 18. edycja tego konkursu. No i jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz sekretarzem oddziału szczecińskiego. Ja bym tak krótko jeszcze chciała przytoczyć, żeby nie pomylić, fragment recenzji, bo ukazały się recenzje książki pani Krystyny, między innymi recenzja znanego naszego tu już w Darłowie, poznaliście państwo Jerzego Beniamina Zimnego i on napisał też recenzję do Detoksu. Ja sobie taki fragment wybrałam, który przytoczę. Dawno nie czytałam.
doczytałem tak wzruszającej liryki, w której znajdują osobiste tropy, momenty, w których uczestniczyłem jako świadek, bohater rzeczywisty, uwikłany w sprawy przyziemne, a także w wymiarze emocjonalnym. Reakcji na wydarzenia budzące rozpacz, załamanie i dochodzenie do równowagi. Jak długo będzie trwał ten proces, nie wiadomo. Pewne nawyki są mocno zakorzenione i pewnie nigdy nie ustąpią, nigdy fizycznie. Przejmujące do głębi frazy, jeszcze bardziej poruszające wyznanie. Jednak tracisz wszystko, zostaje w tobie droga nie obok, nie gdzieś tam. Niewątpliwie chodzi tutaj o drogę wymoszczoną krzyżami. Może nawet drogę krzyżową każdego z nas. Tak napisał w części swojej recenzji Jerzy Beniamin Zimny, który jest bardzo surowym krytykiem i bardzo ostro traktuje wiele, zwłaszcza współczesnych tomików poezji, których się wiele pojawia na rynku. A więc to jest wspólnie niesamowita recenzja tutaj dla Krystyny. Jeżeli chodzi o Małgorzatę Góralską, to jest bardzo skromna osoba, słuchajcie, jeżeli ona sama o sobie, jeżeli ktoś o niej nie powie, to ona o sobie nic nie powie, bo ona mówi o sobie, że ona jest gospodynią domową. I słuchajcie, w roku 2011 ujawniła swoje wiersze na zewnątrz, rzuciła na konkurs i to zaczęła wygrywać. Dlatego zaczęły być dostrzegane te konkursy, wiersze. I w ubiegłym roku była laureatką wiersza, otrzymała pierwszą nagrodę u nas w Darłowie za wiersz poetycki w Karczmie Rzymskiej, tak? W turnieju jednego wiersza. Więc te wiersze zostały zauważone. Jest poetką krótkiej formy. Jej tomik Zakrzyczeć, no szczególnie moje zainteresowanie takie wzbudził po pierwsze ze względu na tytuł. Dlaczego tytuł Zakrzyczeć? I tu będzie się zaraz zeznawać. Dlaczego tytuł Zakrzyczeć, skoro poezja znaczy wykrzyczeć? Poezję piszą ludzie, którzy coś przeżyli zazwyczaj, jakąś traumę, jakieś mają, coś chcą z siebie wyrzucić, próbują to pisać, chować, a potem na to się okazuje, że coś z tego okazuje się coś wspaniałego, prawda? No i tu mamy taki przykład właśnie w osobie pani Małgorzaty, że ona swoje wiersze pokazała recenzentom, krytykom i okazała się perełką. Krótka, zwięzła forma, w której znajduje się wiele treści, i jasny przekaz. Czytam i czuję. Czytam i wiem o czym. Nie wydziwia. Nie stosuje jakiejś formy pokrętnej, ale mówi wprost do czytelnika. Krótkim słowem. To są niesamowite wiersze. I to jest jej debiut. Myślę, że każda następna książka będzie coraz bardziej niesamowita. Co można powiedzieć o Małgorzacie, co ona sama o sobie mówi, że w ubiegły rok był dla niej wyjątkowy, że dlaczego pisze? No pisze, bo sprawia jej to radość pisanie, że jest odskocznią od szarej codzienności, od tak sobie, prawda? I gdyby się ktoś nie znalazł, to by te wiersze wyciągnął, prawda? Zobaczył, przeczytał, opisał. Pewnie jak u wielu osób zostało. Były pisane może do szuflady, ale pomógł tu ci klub Opal, z tego co wiem. W osobie Krystyny Mistrzyni chyba, prawda? No bez przesady, bo też przecież recenzujesz i piszesz. I tutaj myślę, że to ma duży wpływ, kiedy się jakoś tak ludzie przypadkowo albo nieprzypadkowo spotkają, ma to wpływ jednej osoby na drugą. Jerzy Beniamin Zimny również dostrzegł książkę Zakrzyczeć i napisał o niej też sporo, między innymi tak. Małe formy okrojone do treści bez zbędnego dopowiadania. Niekiedy enigmatyczne, ale niosą treść zrozumiałą, więc czytelnik znajduje w nich kawałek siebie. Jeśli nie solidną porcję emocji, od której nie sposób uciekać. Jestem w tych wierszach. Byłem lub będę z przedmiotami codziennego użytku. Otoczony krewnymi, miłością, zrozumieniem i współczuciem. Skuteczność, przejaskrawienie,
tego się poetka ostrzegła. I jak na debiutantkę przystało, nieśmiałość panuje w jej wierszach niepodzielnie. Moje panie, ja myślę, że osoby, które tutaj są, chciałyby też coś więcej usłyszeć, więc ja sobie pozwolę usiąść i zapytać was o parę rzeczy. No tak, co myśli poetka, kiedy patrzy w okno? Co to jest tam za widok za tym oknem? To zależy od nastroju, od sytuacji, od wszystkiego. Ponieważ patrząc przez okno, nie widzimy tego, co jest tam tak naprawdę w rzeczywistości. Dostrzec można jakiegoś robaka, jakiegoś liścia samotnego na drzewie. Takie szczegóły, po prostu nie to, co jest ważne na pierwszym planie, tylko to, co się tam kryje poza tym pierwszym planem. Ja tak zamilkłam, ponieważ na ten temat mam kilka wierszy, tylko właśnie jak już nie pamiętam, czy ja w ogóle je umieściłam w detoksie. O kocie z okna. O kocie to będzie osobny rozdział, to może ja sobie pozwolę inaczej to potem przeczytać. Natomiast widok z okna to, tak jak koleżanka powiedziała, niekoniecznie jest właśnie ten dach, bo w ogóle dach może się przemienić całkiem coś innego. Widzi się też coś innego niż tam jest. Ale chyba jednak on się by znalazł tutaj. Nie uznałam go na tyle dobry, żeby pojawił się właśnie w tym kół. A szkoda, żebym wiedziała wcześniej, tylko go na pewno. Przepraszam bardzo, widok. Dom z naprzeciwka kreślą obramowane bielą okna. Zamknięte nie wypuszczą tajemnic środka. Lipa przerosła dom. Liście drżą z wiatrem. Zaglądają do okien i opadają. Zgniłe sycą fundamenty. Okna w białych ramach nietknięte. Dach garażu sięga parapetu. Tu biesiadują rybitwy, znoszą chleb, walczą o kęsy. Odlatują, gdy spojrzą w ograniczone bielą okna. To jest mój widok właśnie z okna. A opowiedz, Krysiu, o Szczecinku i Małgorzata, wiesz, bo jest ciekawe miasto. W tej chwili, tak jak czytam o was, o Opalu, o Sapiku, o tych miejscach, no to jest tak poetycznie, bardzo tak lirycznie. Co to jest ten klub Opal? Kto się tam zbiera w ogóle? No, czy to tylko na poetów, czy tylko poeci ze Szczecinka? Jak tam funkcjonujecie? Co to jest? Znaczy, poruszyłaś tutaj dwa zasadnicze i ważne problemy, ponieważ Szczecinek, tak jak Derubo, to jest miasto, do którego jak raz się przybędzie, to już po prostu nie sposób tam nie zakochać się w nim i po prostu można wszędzie sobie jeździć, ale i tak się tam wraca. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Szczecinku w ogóle, to jest właśnie miasto, ciągnie się wzdłuż jeziora. Jezioro się łączy z jeziorem innym, zaraz są lasy, grzyby i różne zwierzęta i w ogóle takie różne inne rzeczy. No i po prostu to jest przeurocze miasto, mieszkać w takim mieście i nie pisać wierszy, no to by było troszeczkę nie tak, prawda? No tak. Wtedy ci byli jeszcze żołnierze radzieccy. Tak, byli żołnierze radzieccy, właśnie. No, w ogóle było dużo żołnierzy i jest niedaleko Borne Sulinowo, nie wiem czy Państwo kojarzycie, to właśnie miasto, tak, właśnie zamknięte kiedyś i w ogóle, gdzie trzeba było czasem pojechać, bo jakiś tam towar się przemycało, bo w mieście normalnie nie można było dostać, jak tam się jeździł, ale dobrze, to nie na temat Bornego Sulinowa. Natomiast tak, w Szczecinku, co by jeszcze? No, to ten klub Opal właśnie, coraz coś o Opalu. To znaczy, to jest raczej taki w tej chwili literacki klub, powiedziałabym, ponieważ ludzie, którzy są z nami,
nie tylko piszą poezję, ale również już no mamy kolegę, który wydał już drugą książkę, drugą powieść. Także no nie tylko zresztą o Rakosie. Tak, to kopia. Pisze się opowiadania, no ale głównie to jest poezja. Ilość członków to jest 18 w tej chwili. Nie powiedziałabym, że to są wszyscy ze Szczecinka. Oczywiście ich korzenie sięgają jakby Szczecinka, ponieważ kolega jeden na przykład jest z Kołbrzegu, jest, mamy w Warszawie człowieka swojego, że tak powiem. Tak? Ale rodem ze Szczecinka. Ale rodem są ze Szczecinka. I jeśli chodzi o wiek, jest też bardzo różne, ponieważ tak, no najmłodszy jest w tej chwili drugi klasie gimnazjum chyba. Natomiast najstarsza Filomena ma, proszę Państwa, gdzieś blisko po 90. Tak, i ja mówię, że po prostu tak jak Filomena podziwiać takie osoby, ponieważ jest niezwykle światła. Jak na swój wiek. Ona jeszcze w tej chwili, ponieważ cały czas twierdzi, że ona po prostu nie może tak dobrze pisać, żeby jej się nie rymowało, bo jakoś tak się do tej pory nauczyła, że wiersz to powinien być rymowany. Ale ja się nauczę. I słuchajcie Państwo, ona czyta, ona już próbuje, ona pisze już takie i nierymowane wiersze i w ogóle jest po prostu, jest niesamowita. Ja życzę, żeby wszyscy w tym wieku właśnie byli tacy jak Filomena. I mi się zdaje, że po prostu tak to właśnie to na tej zasadzie jest, że jesteśmy raczej taką grupą przyjaciół. Ponieważ no, ja tak może będę chwaliła. Ty bardzo ciepło, ja to tak słucham z przyjemnością. Bo jak komuś powiem, proszę Państwa, że my mieliśmy w 2011, tak? 10. rocznicę istnienia klubu, a my się spotykamy, czyli to już jest 13 rok teraz, tak? A my się spotykamy każdego tygodnia, każdą środę, 17, że tak powiem, do godziny 20, to tak szybko to nam leci w ogóle, że to po prostu nawet człowiek się nie obejrzy wtedy. Jak komuś o tym wspomnę, to po prostu nie chcą wierzyć, że w ogóle to jest to możliwe, coś takiego. No ale tak jest. No i cóż, no, dzięki temu, że w ogóle jesteśmy, że w Szczecinku jest głośno o naszym klubie, raczej nie staramy... W Szczecinku? Przecież na Polskę jest głośno, przecież ja widzę na Facebooku. Dlatego pytam o ten, że opal. Tak. Ale co, dzięki czemu, ja mówię, właśnie fajnie jest istnieć w takiej grupie, nie samemu, bo dlaczego? Bo grupa zawsze ma jakąś większą siłę rażenia, że tak powiem, siłę przebicia. No mamy jeszcze sprzyjające instytucje, typu chociażby to, że ja pracuję w tym SAPiKu. Całe życie praktycznie w kulturze pracowałam. Przedtem to był Szczecinecki Ośrodek Kultury, teraz jest Samorządowa Agencja Promocji Kultury. Więc troszeczkę też tak znam to wszystko w podszewki, jak to wygląda. Łatwiej się przebić. Na przykład z okazji dziesięciolecia nasze władze zrobiły coś takiego, że po prostu mamy dofinansowanie, jest obiecane, że każdy członek naszego klubu wyda swój tom i po prostu dofinansowuje nam. I to nie jest. Tak, nie jest wcale to mała kwota, bo pół na pół, tak? Czy promocja i kultura? Na promocję się otrzymuje, idzie na kulturę. Mhm. Czyli czasami to jest unijne, to jest wspaniała rzecz. Słuchajcie, ja tak. W ogóle nie wiem, bo to może Państwa zarządzamy tym tematem, ale ja byłam szalenie właśnie ciekawa, jak to działa, żeby fragment chociaż tego przenieść na darmowo, dlatego że u nas jest tyle osób wspaniałych, zdolnych, utalentowanych, nie umiem się piszących, ale i rysujących, malujących, grających. Słuchajcie, no miasto talentów też można powiedzieć, z Bory Grupy, ale każdy się jakoś tak trzyma gdzieś tam, prawda? Natomiast w Szczecinku jesteście, no ja nie wiem, ja was podziwiam, jesteście jak rodzina. To jest grupa zintegrowana, mówisz o sile rażenia, to jest nie trzeba nawet razić, prawda? Ale to jesteście ogromną, ciepłą, wspaniałą, wspierającą się grupą, gdzie łatwiej tworzyć, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie, gdzie jest dofinansowanie na grupę, na zespół, na to, prawda? Na co powinno. Tutaj mamy osobę, no nie chciałabym tutaj za bardzo, żeby tak pochwała wypadła, ale w osobie właśnie
pana Arkadiusza Sipak, ja tam wiem, perła kultury naszego Darłowa, który robi wiele, bo na przykład robi wiele, ale to robi Darłowski Ośrodek Kultury, dzięki któremu dzieje się, i myślę, że to chyba wszyscy ludzie widzą, dzieje się bardzo dużo, bo ja to widzę. Ciągle jakieś spotkania, goście wspaniali, skądś przyjeżdżają, tu muzycy, tam jacyś, tu literaci, tutaj, prawda, Krajewski, tutaj znowu gdzieś ktoś. Ciągle organizowane przez DOK, ale gdyby nie było tego, no kto by to organizował, kto byłby tym zainteresowany? Popatrzcie, ja się znowu na, ja nie mówię, że jest, ale mówię, że gdyby to tak jakoś zintegrować, gdyby ci wspaniali ludzie, gdzie każdy gdzieś tam coś tworzy, gdybyśmy się zintegrowali razem, może byśmy mieli takie coś, chociaż trochę jak ten opal w Szczecinie. Może się coś nauczymy, musicie koniecznie do nas jakoś tak przyjechać, zrobić jakieś takie spotkanie.